Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem zrobienia mojego pierwszego tatuażu. Ja już jestem po, ale Wy zaraz zobaczycie cały mój dzień, jak wyglądał, jak przebiegał proces tego tatuażu. A pod koniec tego filmiku dowiecie się, jakie ten tatuaż ma dla mnie znaczenie, dlaczego zdecydowałam się zrobić go w tak młodym wieku. Czy rodziców na przykład ciężko było namówić i w ogóle wszystko o tym tatuażu, czy bolało, czy w ogóle wszystko się dowiecie właśnie w tym filmiku. Więc ja teraz zabieram Was na sam proces, a resztę dowiecie się później. A i pod koniec też będzie Q&A z pytań, które zadawaliście mi na Instagramie, na Instastory, także zostańcie do końca. Buziaki! Hejka, witam wszystkim, jestem już przed studio tatuażu. Trochę się stresuję, zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że będzie super. Już sobie mam wybrany wzór i w ogóle wszystko, także już się nie mogę doczekać. Studio, w którym robię, jest to studio Ultra Tattoo. Moja mama tu najczęściej robi tatuaże i jest bardzo zadowolona, dlatego wybrałam akurat to studio. Tutaj. Wow, już jestem po i tak się prezentuje taki końcowy. Piszcie co sądzicie w komentarzach. Jeśli chodzi o cały tatuaż, to więcej Wam opowiem w domu, ale spodziewałam się, że będzie jakoś bardziej bolało albo coś w stylu. Wow, hejka moi drodzy. Jestem już w domu, a tak właściwie jest kolejny dzień. No i jest tatuaż, wciąż nie zmył się, wciąż tutaj jest. Teraz opowiem, jak wyglądał cały proces tego, wiecie, tego wszystkiego i od początku wszystko Wam opowiem. A więc wybrałyśmy się tam na godzinę 12. Ja miałam robić sobie właśnie ten tatuaż skrzydełka, który zaraz powiem, jakie ma znaczenie i w ogóle to wszystko. I moja mama też miała sobie robić tatuaż, to pewnie widzieliście na Instastory. Pojechałyśmy do studia o 12, ja poszłam na pierwszy ogień. Pokazałam zdjęcie, odrysowali, najpierw wydrukowali ten wzór. Potem jak coś mi się nie spodobało, to wiecie, jakoś to ładniej przekształcili i w ogóle. Potem został on odkalkowany na rękę. I po jakiejś takiej pół godzinie, jak już zaczęto wszystko przygotowywać, przeszliśmy do robienia tatuażu. Jeśli chodzi o ból, to na początku, jak wiecie, pierwszy ten taki przyłożenie maszynki do dłoni, takie to było takie zdziwienie. No pewnie widzieliście moją reakcję na filmiku, bo Martyna była moją kamerzystą, bo pojechała właśnie moja mama i Martyna jako osoby towarzyszące. Także tak, no i były też takie pytania, czy Martyna robi jakiś tatuaż. Nie robiła sobie Martyna tatuaż. Martyna jest ode mnie rok młodsza, więc nie mogła sobie jeszcze zrobić tatuażu. No i zaczęto właśnie robić tą maszynką. Gdy pierwsze było to przyłożenie do ręki, to było takie
takie uczucie, kurczę, naprawdę powiem wam, że to ciężko opisać. Jakbyście sobie widzieli igłę, ostrą igłę, i oprócz tego, że tak byście nawalali w rękę, to jeszcze byście przejeżdżali. Czyli to by było coś takiego. Nie? Coś takiego, bo to była taka maszynka, która, ta igła się tak ruszała góra-dół po prostu z prędkością światła. I oprócz tego jeszcze, wiecie, jeszcze pan przejeżdżał tą maszynką i powiem wam, że to był to ból, ale taki do wytrzymania, nie był jakiś taki na maksa nieprzyjemny, że kurde, nie wytrzymywałam. Już wiem, że przy dłuższych tatuażach mogło być już takie nie do wytrzymania, ale mi osobiście jakoś ten ból specjalnie nie przeszkadzał. Pewnie byłam pod takimi emocjami, wiecie, że o Jezu, tak się cieszyłam z tego, że w końcu spełniam kolejne moje marzenie i to wszystko. No i jestem bardzo z niego zadowolona. Tatuaż, robienie tatuażu, ten proces samego, wiecie, dziarania tego, to trwało 30 minut. Niecałe 30 minut, tak plus minus, coś takiego. No i jeszcze odrysowanie i wiecie, przygotowywanie tego wszystkiego to też 30 minut, więc razem robienie tego całego tatuażu trwało godzinkę. Także jest to naprawdę spoko czas. Wydaje mi się, że nie było jakoś za długo, nie było za krótko, wszystko było przemyślane. Także jestem bardzo zadowolona z wybrania tego studia. Już wiedziałam, że będę mogła na nim polegać i w ogóle, że nic mi się nie stanie, z racji, że moja mama tam się tatuuje w tym studiu. I wiedziałam, że będzie dobrze. Powiem, że praktycznie w ogóle się nie stresowałam tym tatuażem. Na początku nie miałam żadnego stresu, jak już przyszliśmy do tego studia, to zaczęłam troszkę się stresować. I tak miałam do tego takie mieszane uczucie, ale gdy pan mnie już to odkalkował na dłoni, to już byłam pewna, że go chcę i już wtedy wiedziałam, że on jest mój. No, także tak się prezentuje cały tatuaż, tak na tym polegał cały proces. Po zrobieniu pan przykleił mi na to taką specjalną folię i tą folię zdjęłam dopiero dzisiaj po powrocie ze szkoły. Także tak, no, ale tak się prezentuje ten tatuaż. Możecie pisać, co sądzicie o nim w komentarzu. Ja jeszcze wam go pokażę tak z bliska. O, tak on się prezentuje, takie skrzydełka anioła. Teraz jakie jest znaczenie tego tatuażu, bo właśnie też się o to pytaliście. To oczywiście skrzydła pewnie wielu osobom się kojarzą z wolnością, no bo jednak nie wiem czemu tak, ale tak po prostu jest stworzone, że skrzydła kojarzą się z wolnością, a mi się on kojarzy z takim jakbym otwieraniem skrzydeł, żebym nie patrzyła na to, co mówią inni, żebym robiła to, co kocham, żebym spełniała marzenia i w ogóle to wszystko. I dlatego też zrobiłam ten tatuaż w tak młodym wieku, bo do tego też były pytania. I już wam odpowiadam na to pytanie. A więc słuchajcie, właśnie kiedy jak nie teraz, jest to, było to już jedno z moich marzeń od dawna. Bardzo długo już chciałam mieć tatuaż. I ogólnie nikt nie wie, co będzie jutro, co się wydarzy jutro, co się wydarzy za tydzień, co za dwa. Nikt nie wie, kiedy to wszystko może się skończyć, a więc ja postanowiłam, że zrobię tatuaż tak szybko, bo chcę w swoim życiu jakby zrobić jak najwięcej. Chcę spełnić wszystkie marzenia i wykorzystać życie w 100%. I zdecydowałam się na ten tatuaż właśnie teraz. No słuchajcie, no to nie jest... Ja nie odcinam sobie ręki, bez której nie będę potrafiła żyć. Ten tatuaż nie zabierze mi życia, ten tatuaż nie utrudni mi go. Po prostu będzie miał dla mnie jeszcze większe znaczenie i będzie mnie jeszcze bardziej motywował do tego życia. Dodaje mi pewności siebie i myślę, że to jest najważniejsze. I pewnie wiem, że i tak będziecie mi pisać, że jestem za młoda na takie decyzje i w ogóle. Ale słuchajcie, ja nie robiłam tego tatuażu dla was, tylko robiłam ten tatuaż dla siebie, żeby mnie motywował i tak dalej. Jeszcze padały takie pytania, jeśli chodzi o przekonanie moich rodziców. No to ogólnie moi rodzice sami mają tatuaże, więc wiedzieli, że to nie jest nic złego i strasznego tak bardzo, jak do tego niektórzy ludzie podchodzą. I zgodzili się. Myślę, że to tyle z takich ważniejszych kwestii. Myślę, że opowiedziałam wam o wszystkim, ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania w kwestii tego tatuażu, to piszcie w komentarzach. No i co? A ja już dziękuję za tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. I co? Do następnego i cześć! Through the highways, till my shadow turns to sun rays.